Wojna wygrana. Więc idę do boczniaków. Powiem wam tak, że ślimaki odpędzone. Sól dała radę znakomicie, część się przedostała, ale wysypałem też na podłogę tam w tym zagajniku, znaczy się na te dechy. I wystarczyło parę grudek i ślimaki się ususzyły. No trudno, nie mam żalu, chciały moje boczniaki wpierdolić, tego nie zrobiły. Tak więc sukces pełen. Już pewnie widzieliście, jak te boczniaki smażę, bo ten filmik wrzucę o smażeniu boczniaków pierwszy. No bo muszę je zjeść jak najszybciej. A teraz pokażę, jak je zebrałem. Tak więc witaj widzu, jeśli jesteś stąd właśnie, z tamtego filmu. I może nie przedłużając, pokażę, jak wyglądają. Balotę muszę nawodnić, bo już są suche. Boczniaki ładnie wyrosły. Szczerze to się spodziewałem o wiele mniejszych tych boczniaków, bo patrzcie na tego giganta, jeju, to jest gigant. Ja się spodziewałem o wiele mniejszych boczniaków z tego powodu, że jest ciepło. Z tyłu nie wyrosły, bo prawdopodobnie albo ślimaki wpierdoliły, albo z przodu jest za dużo, inaczej, z przodu jest światło i boczniaki występują z przodu w moim wypadku. A tu są kolejne jakby porcje tych boczniaków. Pierwszy rzut bodajże następuje po właśnie 2-3 tygodniach, a kolejne chyba w kolejnych, kolejny będzie za miesiąc gotowy, tak mi się wydaje, więc te zbiorę. No część ślimaki zeżarły, no ale i tak nieźle, bo uratowałem. No i pokażę, jak je zdejmuję. Filozofii w tym za bardzo nie ma, mianowicie podważamy worek i ucinamy. No i co mamy? Mamy takie właśnie boczniaki, tutaj są dwa. Jak widzieliście, ja je smażyłem, aczkolwiek... dlaczego ich tak jest mało? Ich było więcej, tu widzicie, o, tutaj jest odcięte. Bo jedyny drapieżnik tak naprawdę, nad którym nie mam kontroli, to jest moja matka, co przyszła i wyrwała część boczniaków, aby był ładniejszy filmik. No trudno. Myślę, że i tak jest nieźle. To znaczy mam co pokazać, więc zbieramy dalej. Okej. Tutaj już jest... Te głębsze części mogą być bardziej takie zgrubiałe, złykołaciałe i wtedy ich po prostu nie bierzemy do gotowania, odcinamy. A, no jadłem z nimi chińszczyznę, nie? Też się znakomicie sprawdzają. Szczerze, tutaj w sumie mogę zrobić tak, żeby kolejne boczniaki wyszły, ten dopiero rośnie. Tutaj też przetnę. Opa. Mam nadzieję, że widzicie na dole. Mam nadzieję, że tak. A jak nie, to trudno. Muszę na pewno je podlać jeszcze dzisiaj, bo już są w miarę suche. Dobra. No i tniemy. Tak naprawdę tego boczniaka jeszcze mógłbym trzymać, aczkolwiek im prędzej zbierzecie, tym bardziej są soft, nie? Bo boczniak złykowacie je. Znaczy łykowacie je. No stanie się twardy. A w momencie, kiedy zbierzecie szybciej, no to macie po prostu lepszego boczniaka. Zawsze młodsze jest lepsze, nie? Dobra. Tak się prezentują moje boczniaki z pierwszego rzutu. Połowa już została tak naprawdę opierdzielona, może nie połowa, ale część została przez ślimaki, część przez moją matkę. Tak więc jest nieźle. Widzieliście, co z nimi już na poprzednim filmiku można zrobić, a szczególnie z tym dużym pewnie się będę podniecał, jak będę to smażył, bo jest duży, ładny. Tą część będzie trzeba odciąć. Dobra, ja kończę, mam nadzieję, że taki w sumie kolejne filmy to już będą raczej jak coś się nowego pojawi, znaczy nowe boczniaki i nowy rzut, czyli za 2-3 tygodnie dopiero, no bo to nie ma sensu kręcić cały czas takich kontroli, ale mam nadzieję, że zaciekawiłem was, zafascynowałem hodowlą własnych grzybów, możliwe, że spróbuję pieczarki,
Boczniaki na pewno są wspaniałe pod względem smakowym, jeśli chodzi o, jeśli lubicie sowy, bo ja uwielbiam, dlatego postanowiłem hodować właśnie też boczniaki, a nie pieczarki na początku. Tak więc co? Subujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę, kliknijcie w dzwoneczek i co? Mam nadzieję, że zaczniecie hodować. Na razie, cześć!